Jeszcze kilka odpowiedzi i refleksji, które tutaj padły w odpowiedzi na to, co zostało zgłoszone. I chyba taka kwestia, której dzisiaj nie omawialiśmy, a ona jest fundamentalnie ważna dla całego systemu, mianowicie lekarze i kształcenie lekarzy. Otóż chcę podziękować z tego miejsca byłemu ministrowi zdrowia, panu Konstantemu Radziwiłłowi, za te decyzje, które zostały podjęte na samym początku naszych rządów w 2016 roku. Otóż wtedy zaczęliśmy kształcić o 50% więcej lekarzy. Czyli, drodzy Państwo, drodzy rodacy, wiemy doskonale, ile czasu zabiera kształcenie lekarza. 6 lat studia, potem specjalizacje, 8-10 lat. Wiemy doskonale, jak bardzo potrzebni nam są nowi lekarze. Jedną z pierwszych decyzji, które podjął dzisiejszy wojewoda, ówczesny minister zdrowia, było zwiększenie naboru na studia medyczne. To dzięki temu za parę lat ten deficyt lekarzy, który jest i który oczywiście jest problemem w całej służbie zdrowia i chcemy go naprawiać, on będzie powoli ten deficyt redukowany. Ale trzeba dobrze wiedzieć, kto rozpoczął ten proces, kto zajął się rzeczywiście tym bardzo żmudnym, długotrwałym problemem, tak żeby w strategiczny sposób ten brak nadrobić. Padały tutaj oskarżenia i oszczerstwa w kierunku poprzedniego ministra zdrowia dotyczące respiratorów. Otóż ja chcę z całą mocą podziękować panu ministrowi Szumowskiemu, panu wiceministrowi Cieszyńskiemu za to, że kiedy był pożar, to nie pytali skąd wodę brać, żeby gasić ten pożar domu, tylko brali respiratory i kupowali tam, gdzie one były do nabycia. To dzięki panom ministrom również dzisiaj jesteśmy spokojniejsi. Bo właśnie dokładnie tak jak powiedział pan minister Niedzielski, ja to raz jeszcze podkreślę. Jeżeli jakiś szpital, jakaś jednostka ma zapotrzebowanie na respirator dzisiaj, proszę się zwrócić o bezpłatną dostawę tego respiratora, ponieważ na magazynach Agencji Rezerw Materiałowych są respiratory zakupione. I raz jeszcze dziękuję panu ministrowi Szumowskiemu, że przewidując drugą falę, rzeczywiście nabywał te respiratory już w maju, czerwcu i w lipcu. Bardzo dziękuję za tę realizowaną strategię. Szanowni Państwo, mimo że mamy jedną z najwyższych liczb pielęgniarek anestezjologicznych w Unii Europejskiej, 34 820 łącznie, to i w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, to jednocześnie zwiększyliśmy tę liczbę o 620. To tylko tak tytułem informacji, bo dzisiaj pielęgniarki anestezjologiczne czy przeszkalani interniści są bardzo ważni w kontekście całego procesu leczenia COVID-19. Co do tych punktów wymazów, o które tutaj były pytania, to chcę też powiedzieć, że oprócz tradycyjnych punktów wymazu tworzymy, już jest tworzonych, już funkcjonuje ponad 300 punktów wymazu, które też będą w coraz większym stopniu obsługiwane przez Wojska Obrony Terytorialnej i Wojska Operacyjne. Dlaczego? Po to, żeby pielęgniarka czy czasami inny medyk, który obsługuje te punkty wymazu, mógł być uwolniony do czynności medycznych, do czynności bardziej potrzebnych w służbie zdrowia w tym momencie. Czyli w ramach naszej trzeciej i czwartej linii obrony następuje już przesunięcie tych zasobów. Jednocześnie też dziękuję panu ministrowi obrony narodowej za to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, letnich miesięcy, nie czekając na rozwój wydarzeń, zaordynował przeszkolenie 100 tysięcy żołnierzy w zakresie właśnie kursów i szkoleń medycznych. To teraz są wśród nich też ratownicy, którzy wchodzą w miejsca, które mogą być zwolnione przez medyków. Pan poseł Lewicy mówił o zarządzaniu kryzysowym. Tak, jest rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Spotykamy się codziennie.
Od wiosny, wiosną spotykaliśmy się codziennie, potem latem zmniejszyliśmy częstotliwość, dzisiaj znowu spotykamy się codziennie. Jest tam zawsze sprawozdanie ministrów dotyczące dzisiaj spraw najważniejszych. Ile jest łóżek, ile jest respiratorów, jak sprawić, żeby było ich jeszcze więcej, jak lepiej zapewnić dystrybucję. Była mowa o szpitalach samorządowych. Tak, ja mogę tylko raz jeszcze zaapelować do wszystkich samorządowców, bo to oni często są organem założycielskim. Jeżeli potrzebujecie respiratorów, są one dostępne. Jeżeli potrzeba zmian organizacyjnych, proszę się, jeżeli potrzeba jakiegoś sprzętu, wiecie doskonale, że w latach 2017-18-19 dokonaliśmy takich zakupów sprzętu, jakie wcześniej odbywały się w ciągu 10 lat albo dłużej. Była mowa też o karetkach. Przybyło kilkaset karetek w ciągu ostatnich 2 lat, a więc usprzętowienie służby zdrowia. Myślę, że jak spytacie większość dyrektorów szpitali, to potwierdzą wam, że nigdy nie było takiego zastrzyku finansowego i zastrzyku w zakresie sprzętu dla szpitali. Był głos jednego z panów posłów z Lewicy, ale nie widzę teraz, dotyczący przekształcenia, nie przekształcania w szpital zakaźny. Otóż wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby się porozumiewać z samorządowcami, żeby niektóre szpitale były przekształcane w szpitale covidowe. Na tym ten proces dzisiaj polega. Uzgadniamy z samorządowcami, które szpitale, jakie usługi medyczne mają świadczyć. Dziękuję za ten głos dotyczący bezdomnych. Przyjrzymy się temu, jak wygląda leczenie osób bezdomnych, czy zgłaszanie się przez osoby bezdomne na testy. I szanowni państwo, na większość pytań już też pan minister zdrowia odpowiedział. Ja chcę tylko raz jeszcze na koniec podkreślić, że dziękuję za pozytywne głosy. Czas na zgodę. Jesteśmy gotowi do pozytywnego, konstruktywnego dialogu. Dzisiaj walka z epidemią jest naszym absolutnie największym priorytetem i będziemy zmagać się z tą epidemią jeszcze jakiś czas, jaki do wynalezienia szczepionki, lekarstwa. Tego oczywiście dokładnie nie wiemy, ale niezwykle ważne jest to, żeby w zgodzie cała klasa polityczna, bo to dzisiaj jest test nie tylko dla rządzących absolutnie też, ale także dla całej klasy politycznej, czy potrafi współpracować, czy nie potrafi stać jej na to, żeby przyjąć tą wyciągniętą rękę. Ja chcę z całą mocą podkreślić, odrzucamy skrajności, odrzucamy tych, którzy nie chcą stosować rygorów i będziemy bezwzględnie egzekwować poprzez nasze służby mundurowe wszystkie te obostrzenia i rygory. Ale odrzucamy również tych, którzy mówią zamknąć gospodarkę całą natychmiast, wszystkie usługi, wszystkie branże, bo wiemy z jaką zapaścią gospodarczą to się wszystko spotkało wiosną. Nie najwyższą w Polsce, ale dmuchamy na zimne, chcemy te niezłe parametry gospodarcze utrzymać, bo praca, praca i jeszcze raz praca dla Polaków jest najważniejsza. Będziemy o to dbać równocześnie i równolegle z walką z COVID-19. Dziękuję.